Cześć wszystkim, ja jestem Soul, a to jest Osioł Kowal, level 36, plansza, nie wiem która, dzień 53. Ach, widzicie co mamy? To są moje wszystkie osiągnięcia, właściwie to co mam, 232 minerałów. Co to właściwie, nie wiem co to jest, aha, ile rodzajów danej broni. Mam wszystkie rodzaje już odkryte, teraz co najwyżej epickie bronie. Możemy odkrywać, przylatuje do nas pies, wszyscy są neutralni. Ciekawe jaki będzie smok, właśnie, bo tylko smok nas teraz już interesuje. No, smok też jest neutralny, a to dziwne. No, moi drodzy. Co my teraz zrobimy, jeśli wszystko jest praktycznie co? Trochę mroźne, trochę... no powiem wam, że wszystko jest raczej neutralne. Nie ma za bardzo co kombinować, tak? No nic, no to wykonujemy. Z czego by to zrobić? No z tego zrobimy, no ogień i ten, no czemu by nie. I tutaj damy złoto. Złoto. W poprzedniej planszy walczyliśmy również ze smokiem neutralnym, a myślałem, że będzie to tak, że w każdej kolejnej będziemy walczyć z kolejnymi smokami, wiecie, różnymi. Ale najwidoczniej tak nie jest, po prostu zawsze na końcu armii stoi smok. Może się będą rzadziej pojawiać te jakby elementalne smoki. Czy mamy jakąś ciekawą farbę na kamień, na... Tu mamy coś na mróz, ale tylko jedną, nie chcielibyśmy... No nic. Nie chcielibyśmy jej zużywać, no dobra. Tarczę pomalowaliśmy, czy tu mamy jakieś te... 10 życia, 15 życia, wiecie co? No mogę mu dodać 10 życia, czemu by nie? Zrobiłem tarczę ze złota, to dodam mu przynajmniej życia trochę więcej. Oj, oj. Kolejna tarcza. No nic, to kujemy. Kujmy złoto, póki gorące. Złoty baniak na złote ten. Każdy materiał, z którego wykonujemy, ma swój własny, nie miech kowalski, tylko kadź. Ma własną kadź. Ta kadź jest pozłacana, bo wykonuje się z niej złoto. Dobra, no i co tu farbę dajemy taką? Dobra. Patrzcie, mam 5 do piorunów. Strasznie dużo różnych. Mroźnych mamy trochę, ale nie aż tyle. Co jeden taki, czy jeden taki damy? No dajmy taki, niech będzie. Jeszcze jeden, to jest nasze ostatnie serduszko, już takich nie będziemy robić. Chyba, że wszystkie tarcze teraz będą, to się... Nie, jest jakaś pika. Czy mamy jakąś pikę, która by nam tu mogła pomóc? Czyli właściwie taką, która jest do jakichś takich ogólnych zastosowań? Nie. Czy mamy jakiś topór, który mógłby nam pomóc? Też nie. Czy mamy jakąś buławę, która mogłaby nam pomóc? Buław w ogóle nie mamy. Czy mamy jakiś łuk, który by nam mógł pomóc? Elektryczność, kamień. Powiem wam szczerze, że... Nic nie mamy, co by nam mogło pomóc, w tym jedyne co, to kupić, zaopatrzyć się tutaj w kryształ i kuć z kryształu. Dobra, kupiliśmy, nie mamy już pieniędzy, dobra. Pika. No i co, jedziemy dalej tą pikę, bo chcielibyśmy, żeby ona była najlepsza na świecie. Więc wykonajmy ją z kryształu. No i co to tutaj się dzieje teraz? Ciągnij. Okej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Idealnie. I teraz patyki. Patyk. Rączka. Patyk. Krzywo. Rączka. Krzywo. Patyk. Kapeluszek. Pięknie, ile będzie? 100, 100, 100, mimo tego, że trochę się machnąłem tam. To co, może topór jakiś? Ten daje do szczęścia trochę. Czy nam jest teraz szczęście potrzebne? No, moglibyśmy taki zrobić. Dragon Axe. Czemu by nie? Smoczy topór, może będziemy, wiecie, może później się coś tam fajnego odblokuje w nim.
Ten już jeden mamy środkowy na maksa zrobiony. Ale w tym przypadku z takimi przeciwnikami, jakich tutaj mamy, raczej by nam to niewiele pomogło. Była tam też koniczyna szczęścia, która akurat by nam pomogła, większy lud by był. No ale pomyślałem sobie, nie samym lutem człowiek żyje. Pięknie. No i co? Tak. 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 Pięknie. Zatwierdzamy to, ale patrzcie, jak niewiele się przesunął tutaj ten wskaźnik, no. Ile ja bym musiał wykonać takich elementów. Noc, pioruny. No to co, nic nam to nie da. Tego robimy. Z kryształu oczywiście. Z kryształu tą buławę wykonamy. I oczywiście kryształowy, kryształowa kać. Idealnie. Tu, jak zwykle na tych kreskach staram się to przyczepić. Czy to tak ma być? Nie mam zielonego pojęcia. Chyba tak. A może nie. Idealnie. Nie wiem, lepiej chyba nie mogło być, co? Żebyśmy tego smoka zabili, bo tutaj nie daje żadnych elementów dodatkowych. Po prostu wszystko z kryształu jadę. Żadnego nie mamy bonusowego tego. No nie wiem, zobaczymy. Tu jest woda, mróz. No i zróbmy ten łuk. Oczywiście, że z kryształu. Pompuj są. Mhm. Jest. Musimy go naciągnąć. No, powiedzmy. Ujdzie, że tak powiem. A strzały możemy dać lepsze, wiecie. Dajmy taką plus 10 damage'u. Ale wypasa tu. Jaką mamy jeszcze? Plus 3 damage'u. Może być. 53 damage, to ten z łuku będzie karał. I to ostro. No i co? Wchodzimy w nich. Co mamy zrobić? Jedziemy. Oczywiście załadujemy wszystkie nasze kule. Dobra, pokonany. Jeszcze dwie kule się ładują. Następnego spróbujemy zbić. No, chyba się udało, chyba nas ani razu nie uderzył. No i to było właśnie to, o co mi chodzi. Szybkie leczenie, póki można. Tu ci tarczownicy są nieźli. No i ten z łukiem. Oni przeżyją. Jeśli ktoś ma, jeśli inni umrą, to ci przeżyją na pewno. Jedno uderzenie nam zadał, czyli standardowo raczej. O nie, zamroziłem go. To nie tak miało być. O. No nic. Popsułem. Bo to zamrożenie się nie zdąży nigdy odrodzić, wiecie? On za długo trwa i tylko raz można je na walkę użyć, dlatego je zawsze na smoka zostawiam. Ale to nic. Damy sobie radę spokojnie tym, co mamy. Świnia tutaj jest. Czy nas drugi raz uderzy? Chyba nie, co? Nie, nie dała rady.
mają większą moc. No, bez problemu, powiem wam, pokonaliśmy tego smoka. Ale on się wycofuje, one nie giną, one się wycofują z tego, co widzicie. Ciągle żyją. I to mnie dziwi najbardziej. Jeszcze ich uleczmy. Całkiem nieźle nam poszło. Nie mieliśmy żadnych epickich broni ze sobą, żadnych. Level 36. Pięknie. Coś żeśmy tutaj pozdobywali. I moi drodzy, kolejni nasi przeciwnicy. Kto to będzie? Kto to będzie? Czy będzie jakiś inny smok, czy ten sam? A, tym razem leśny. Widzicie, tym razem leśny. I na leśnego na pewno coś będziemy mieli. Bo, no, chociażby taką tarczę. Jeszcze chciałem do bestiariusza spojrzeć, bo ten odcinek będziemy już kończyć i smoka leśnego pokonamy w następnym, chyba że nam się podmieni. Chciałem jeszcze zobaczyć, aha, czyli jest wodny, mroźny, wieczny, czyli leśny do niego dołączy. Tu jest jeszcze neutralny, tak, podstawowy. Będzie jeszcze na pewno elektryczny, mroczny. Trochę będzie tych smoków i to właściwie nam wypełni tą listę i raz, dwa, trzy, cztery, pięć jeszcze walk. I co, i koniec gry? Zobaczymy. Zobaczymy, czy tak jest. Ciągle nam nawet tu jeszcze na tym poziomie brakuje niektórych, widzicie, jakichś węży. Dużo tego jest, dużo. Wydaje mi się, że brakuje takich tych jednostek, na przykład mrocznych glist, ale nie wiem, może nie ma mrocznych glist, a może się pojawią się dopiero później. Tak czy siak, ja wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć, pa, pa.